Suwalski Klub Sportowy Wigry będzie współpracował z Galerią Handlową Suwałki Plaza. Dziś Mieczysław Osys, dyrektor Suwałki Plaza oraz Grzegorz Wołągiewicz, prezes SKS Wigry, podpisali w tej sprawie list intencyjny. Współpraca da większe możliwości promocji zarówno firmom działającym w Plazie, jak i drużynie Wigier, mówi Wołągiewicz. Podpisaliśmy jako Klub Sportowy Wigry list intencyjny z firmą Suwałki Plaza, ponieważ ten list intencyjny daje nam większe możliwości kontaktu z firmami, które są ulokowane i te, które będą w przyszłości właśnie tutaj w tym obiekcie. A mamy, rozmawialiśmy wcześniej już z panem dyrektorem, sporo ciekawych ofert, ale to już będą oferty indywidualne do poszczególnych firm i instytucji działających właśnie na tym terenie. Cieszymy się, że udało nam się nawiązać kontakt z renomowanym klubem, jakim są Suwalskie Wigry, powiedział Mieczysław Osys, dyrektor Suwałki Plaza. Ogromne zadowolenie również z tego, że udało nam się jako Suwałki Plaza nawiązać kontakt z renomowanym klubem tu z Suwałk. Bardzo nam na tym zależało od samego początku. Pierwsze efekty współpracy będziemy mogli zobaczyć podczas prezentacji nowego zespołu Wigier. Aktywność największej w regionie galerii handlowej nie kończy się na współpracy z klubem sportowym. Już w najbliższy weekend odbędzie się impreza przy współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Suwałkach. Planujemy w najbliższy weekend pierwszą naszą imprezę. Będą to, mam nadzieję, imprezy cykliczne, organizowane wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury, ale prowadzimy rozmowy również z innymi instytucjami, zarówno kulturalnymi, jak i sportowymi w wielu dziedzinach. Chcemy, żeby plaza była aktywna, żeby żyła, żeby wszyscy chętnie tutaj przychodzili, nie tylko w celach zakupowych, ale też rozrywkowych, kulturalnych.